i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie wytyczne tam są, tego jest sporo, ale dla osób, które jeżdżą na takie przesłuchania czy przeglądy, to jest wszystko oczywiste. Ja wiem, jak to wyglądało z naszego punktu pracy kabertu Honotu, więc każdy, jak słyszy, że jest przegląd, to zawsze jest zainteresowany. I to trzeba przyznać, że na pewno ten przegląd będzie się cieszył dużym zainteresowaniem, bo na każde przeglądy każdy chce się pokazać. Czy pokaże się w Poznaniu, czy w Warszawie, czy w Szczecinie. Ważne, żeby się pokazać, żeby zaistnieć. Pula, rozumiem, że osób, które mogą w tym wziąć udział, nie jest ograniczona. Dopiero potem będziecie selektywnie wybierać. Będziemy mieli czas do końca czerwca, aby wybrać te osoby, które będą wybrane, tak, do poszczególnych odcinków. I zostanie wybrane 24 osoby. Mówię tutaj osoby, mogą w tym być zespoły, tak, na samą tutaj, czyli 24 uczestników, może tak. I z tych uczestników do finału przejdzie 9, przy czym z każdego odcinka przejdzie po dwóch uczestników, czyli piosenka kabaretowa jedna osoba, kabaret stand-up druga osoba, czyli mamy 4 odcinki po 2 osoby, 8. I 9 uczestnik to będzie tak zwany czarny kozioł. Czarny kozioł, który zostanie wybrany z tych uczestników, którym się nie powiodło podczas 4 spotkań przez sam kabaret Honotu. To my będziemy decydować, kogo dorzucimy do tej 8, aby miał możliwość walczyć o nagrodę główną. Mówię, to są nasze takie jakieś rozwiązania, które powinny się sprawdzić w tym wszystkim. Duże zaskoczenie może być tak, że ktoś komuś się nie będzie podobał, na przykład naszemu kabaretowi będzie się podobał, tak? I osadzimy go jako czarnego kozła, a ten czarny kozioł przygotuje rewelacyjny program na finał i wtedy wygra. No, wszystko może się zdarzyć, tak? Ale to zależy właśnie od uczestników i ich kreatywności. Super, wobec tego trzymamy kciuki, miejmy nadzieję, że faktycznie... Nie dziękuję. ...kreatywnych osób i przede wszystkim osób z poczuciem humoru i odważnych, bo to też trzeba mieć odwagę, żeby odwagi wystąpić. Odwagi oni nabiorą już przy nas, to trzeba ze spokojem. Czyli to na pewno. Czyli odważnym być nie trzeba. Błażej obiecuje, że taką Jasne. Odwagę Państwu przekażę. Zaszczepi. Zaszczepi w Państwie. No właśnie, my jeszcze przypominamy, że zgłoszenia do 1 czerwca... Listowne. Listowne, a sam przegląd będzie odbywał się 2 i 3 czerwca. Scena letnia pod Czerwonym Diabłem. Tak. Dziękuję Ci serdecznie Również za nasze dziękuję. Spotkanie i trzymam Cię za słowo, że przybędziesz tutaj ze swoim ja kabaretem. Ja mogę nawet, jeżeli ktoś będzie z Poznania, jacyś pierwsi uczestnicy, ja mogę nawet ich zaprosić i zaprezentować na antenie, tak? I mogą się pokazać. Robić sobie reklamę, tak? Bo ważne jest w tym wszystkim, żeby robić sobie reklamę, żeby zwołać publiczność, żeby każdy przyszedł, mógł ich zobaczyć i na nich zagłosować, bo to w każdego interesie jest przecież. A ja z kolei chcę usłyszeć parodię waszego hymnu. Ma na dniach powstać teledysk do tego i ma krążyć po YouTube jeszcze przed Euro 2012, ale mamy dużo też pracy z Koziołkiem, ale w tym tygodniu ma jeszcze powstać nagranie i ma być, że tak powiem, puszczone po internecie i będzie możliwość zobaczenia. Dziękuję serdecznie za nasze dzisiejsze spotkanie. Państwa już zapraszam teraz na krótką przerwę muzyczną, a już za chwilę kolejni goście.